Witam was w kolejnym odcineczku z GTA. Jest to już odcineczek czwarty, jak dobrze pamiętam. I dzisiaj robimy misję dla naszego włoskiego kolegi. O Jezu, jak on się nazywał? To jest dobre pytanie, bo zapomniałem. Jak on miał na imię? Ale to mniejsza. Przecież przypomnijmy kiedyś. Stary GTA. Wszystko tak samo, znaczy stary GTA, wszystko tak samo, nie wszystko tak samo, tylko krótkie dialogi i jazda do misji, nie? Eight Ball. A wiem co to za misja, już jest. Jak dobrze pamiętam, to tam są granaty. No, oczywiście, że granaty. Nie jest to jakaś super trudna misja. Zdecydowanie trudniejsza będzie następna. Choć to też wiele pozostawia do życzenia, jeżeli o to chodzi, bo dla mnie za dzieciaka, jak grałem w GTA, to niektóre misje były totalnie bardzo trudne. No teraz człowiek odpala sobie ten. On jest niemalże zniszczony. Możemy go z drive-thru metodą rozwalić. Nara. Ten też jak na furany jeździ, o co chodzi? A to jest strzelaninę sam. Zatrzyma się. Teraz musimy tak, jeżeli on pojedzie do przodu, to na niego możemy się zaczaić. Dobra, zakładamy, że jedzie do przodu, nie? To najłatwiej, tak. Dobra. No, trzeba trochę do przodu być, jeżeli o to chodzi. No i jedziemy już. Ostatni punkt. Będziemy musieli jeszcze sobie auto zmienić później. No ten Sentinel już trochę podumiera. A, on jest na dole, nie? Bierzemy granat. Jak nie jeden, to drugi. I musimy pojechać sobie dokupić trochę amunicji do tego Uzi. Kurde, tego ogierka bym przygarnął. Ale not gonna happen. Powinna być paczka jeszcze. O kurde, nie ma paczki. Moja pamięć GTA jest poddawana próbie. No, powodzenia w ganieniu mnie. Tutaj jest paczucha. Dobra, no to jedziemy. Mamy 200 koła i tak, to jest sporo. Tutaj na skróty dupniemy. To był skrót. Siema. Jak szybko się ta respi? Teraz to jest pytanie.
Bo 100 może. O, może być. Choć nie jest to zadowalające, jeżeli chodzi o ilość. Ale przeżyjemy. No, nie, chciałem powiedzieć, że to był Tereno. Czy tam, jak on się nazywał, ten z GTA San Andreas, ale to też nie on. Nie pamiętam, jak się nazywał. I Haracz jest chyba tą misją, której nie lubiłem za dzieciaka. Tony, o, Tony. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Dobra. Damy radę. Tony. No i policja ich nie goni, nie? Nas by już dawno gwiazdkę nam wypali i nara. Podwójne standardy i te sprawy. No ale kurde, nawet jak na to, że GTA 3 jest turbo stare, ten remaster mi się udał, no nie będę ukrywał, że nie. I teraz z każdej strony, musimy wybiec jedną, strzelając. Z auta, Leszczu. Dobra, daj mi pistolet. Dobra, nice. Jeszcze sobie zajdziemy na ten. Na co? Tutaj na szpital i sobie HP weźmiemy. Te triady też się to trochę. Oho, szybka reakcja. Rozprzestrzeniają. O, tego sobie brakowało. Nie, mam wrażenie, że te misje tak szybko idą w tym GTA. No i nie mogę kolejnej? O. No i triady nas tutaj też zaatakują. To jest specjalnie po to, żeby można było stąd wyjechać tą kurumą. Ora, w dupie z tą policją. No, szczęście do ludzi. A zgubienie policji w tym GTA to jest taka prościzna. Cyk, limuzynka. Zawsze mi się podobała ta limuzyna. Taka fancy, nie? Wozimy ludziom dupy takim czymś. No i ona chyba tutaj... Tutaj powiem coś, ale no może być to kompletnie źle. Ale limuzyny chyba jako tako nie ma na drodze do spotkania, jak w innych częściach GTA. To jest jedna z nielicznych
Jedna z nielicznych momentów, w których dostajemy możliwość tej limuzyny? Mogę się mylić, jak najbardziej. Dlatego się teraz zastanawiam. Przemaluję ją sobie, bo ona nie może być za bardzo zniszczona. Jeżeli chodzi o tak, nas będą triady już gonić. No i to właśnie jest też mięso, ile że ona się tak czołga. Idziesz? Idziesz. Dobra, i jeszcze jeden. I teraz najważniejsze jest ustawienie sobie tej limuzyny w dobrym miejscu. To chyba najlepiej będzie tak, jeśli od razu w prawo wtedy skręci. Teraz pojawią się triady i się zacznie. No to też dziwnie wygląda, jak triady po tej stronie mapy są, nie? Tak na tereny mafii się wciskają. No jeszcze pomogą pod górkę podjechać, panie. Teraz sobie przypomniałem, że tak łatwo tu nie wjedziemy. I musimy jeszcze jedno kółeczko sobie dupnąć. No i teraz raczej już powinniśmy się przebić, bo te triady tam stoją i blokują przejazd. Czemu jestem taki pechowy? I zawsze coś mi się wyskoczyć. Ale ta policja nie ma znaczenia kompletnie, jeżeli już chodzi o to. No, brawo. A. Teraz. Nie. Wyłączyć to proszę. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey. Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Yes, przeklęty Salvatore. So you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Medi na moczy. Nie da się. Need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, yes, and bring it back in one piece, you hear me? And watch her, she can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fido, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Nie za córa. Ale od razu w limuzynę wazimy. Ale bez radia, proszę bardzo. Dobra, ona coś tam będzie też gadać zaraz swoje 5 groszy. Kurde, będę musiał się zebrać, żeby tę misję porobić, ale jak myślę o 100 przejazdach taksówką, to
przesada, więc nie wiem, sobie nie odpuszczę. Ale na pewno bym potrzebował tej ogniodporności. Będę musiał zobaczyć, co daje robienie misji pogotowia. Bo ta misja pogotowia w następnej części, znaczy no, Sandra zdawała HP, Vice dawała HP, a nie wiem, czy ona tutaj na przykład kondycji nie dawała, że się postać nie męczy. To i tak jest bez sensu dla mnie, ale no. Nasz chyba bohater dalej pływać się potrafi. Dopiero w San Andreas będzie potrafił. Tak. Tym czytałem, by sobie pojeździł człowiek, albo chociaż go sentinel. No jestem to. Nie no, z policją to najmniejszy problem. No, dwa granaty, a taką robotę zrobiły, nie? Też spoko. USA na skróty, zaoszczędzimy 2 sekundy. Pyk, pyk. Jezu, speedrun w takim GTA to naprawdę policją, tam co jest tutaj, jest turbolosowy. Bo nigdy nie wiesz, jak ona cię popchnie. Jak silnik gry na to zareaguje. Teraz one dają speed boosta, nie? Dzięki czemu ja sobie pyk zrobię i już jestem na miejscu. Oj, na przykład jest mission failed po raz pierwszy w życiu. O! Dodali checkpointy. Ale no nie dodali takiego checkpointa, jak ja bym chciał. No dobra. Ale bez radia, proszę. Nie chcę mi się walczyć z Rockstarem. I znowu to samo. Dobra, nie zarywaj jej. Nie ma żadnego shortcuta chyba i tak, żeby się tam dostać. Jest ten niby skok tutaj, ale to jest też zabierać czasu, więc raczej trzeba normalnie jechać. Ale ta zmiana za tą zmianę pasa to naprawdę kara jakaś powinna być.
Dobra, z nawet policją chyba się nie będę strzelał. Tylko po prostu poczekam, on sobie wsiądzie i nara. Właś tam. Dziadu. Antynarkotykowa akcja. Wasza policja, wasz problem. Jestem takiego zdania. Dobra, ale teraz jakoś spokojniej. Ciekawe, czy to przez to, że to drugie podejście do misji. No i przez to, że to GTA nie jest pod żadnym względem wymagające, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś mechaniki czy coś. O, w to każdy niedzielny gracz jest w stanie zagrać, sobie przejść. W sensie, czy była jakaś misja, która sprawiała problem w tej części? A. Teraz zaliczę. No na pewno, oby nie. Dobra, widzowie, na tym sobie zakończymy. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Cześć.